To jest neceser podróżny, toaletowy z drugiego dziesięciolecia XIX wieku. Jest dosyć ciężki, więc potrzebny był do takiego bagażu służący, a jego zawartość wskazuje, że był przeznaczony dla mężczyzn. W wieku umieszczono lustro, które można oczywiście wyjąć, a z pulpitu zrobić takie małe podróżne biureczko. Na pierwszej palecie jest igielnik, jest maleńki śrubokręt, dwie brzytwy, w których wymienia się ostrza, te zapasowe są tutaj przygotowane, natomiast w drugim pudełeczku znajdują się przybory do manikur. I w końcu kolejna paleta z flakonami na kosmetyki, w zależności od ich charakteru, te pojemniki są albo srebrne, albo kryształowe. Jest jeden nawet z kości zrobiony. Bardzo potrzebne w tamtym czasie były takie specjalne haki, które pozwalały łatwiej wciągnąć buty z cholewami, które miały po wewnętrznej stronie takie strzemiona z taśmy i można było w ten sposób sobie pomóc. W kolejnej palecie znajdują się dwie osełki do ostrzenia noży brzytew. W końcu taka prościusieńka, prostopadłościenna miedniczka. Tutaj jeszcze znajduje się szufladka na jakieś drobiazgi. Pudełko na szczotki do zębów. Dalej flakony i taki srebrny tygielek, który służył do przyniesienia gorącej wody koniecznej do golenia. Neceser powstał w Paryżu i większość przedmiotów srebrnych jest wykonana przez złotnika, który nazywał się Blackie i którego specjalnością właśnie były takie elementy toaletowe.